Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. W kolejnym z naszych jesiennych odcinków, które poświęcone są nekromancji i komunikowaniu się ze zmarłymi, chcę wam pokazać rodzaj mazidła rytualnego, które zwiększa kontakt ze zmarłymi, ułatwia ten kontakt, a także podnosi generalnie zdolności wpływania na astral, podnosi zdolności komunikacji z duchami zmarłych, ale także, co jest niezwykle istotne, chroni was w czasie pracy z duchami zmarłych. Tak więc nie dość, że podnosi waszą moc i ułatwia waszą pracę, zwłaszcza pracę rytualną, czy ogólnie rzecz biorąc pracę z przodkami, to jeszcze do tego zapewnia wam ochronę. Tradycyjnie wciera się to w splot słoneczny, na trzecie oko, również można na czoło, na skronie. Ja tą mieszankę nazywam maścią upiora i jest to moja autorska mieszanka. Także teraz wam pokażę, jak się robi. Czego będziemy potrzebowali, żeby wykonać maść upiora? Ano, będziemy potrzebowali gęsiego smalcu, który jest często podstawą właśnie w tradycyjnym czarostwie wielu maści. Wosku pszczelego, niedużo, ja tu mam taki kawałeczek. Będziemy potrzebowali bylicy, jaśminu, kamfory i będziemy potrzebowali trzech olejków eterycznych: cyprysu, miry i olibanu. I teraz oczywiście, jak zwykle na początku, zbieramy sobie wszystkie składniki roślinne i nad nimi będziemy się musieli chwilę pomodlić. I oczywiście po kolei wam będę opisywał, co do czego i dlaczego. Zaczynamy od stworzenia bazy dla naszej maści. A więc niewielką szklaneczkę, w niewielkiej szklaneczce umieszczamy trochę gęsiego smalcu. Jak powiedzmy, tyle go sobie umieścimy. I do tego wszystkiego dodajemy trochę wosku pszczelego. Możemy go właśnie lekko pociąć, on się wtedy szybciej nam rozpuści. Dodajemy go tylko tyle, żeby konsystencja naszej maści nam odpowiadała. Czyli jak wolicie maść, która jest bardziej rzadka, to go dodajecie mniej. Jak wolicie taką, która jest bardziej konkretna, zwarta, no to dodajecie go więcej, tak? To już zależy totalnie od waszego widzimisię. No i jest też kwestią oczywiście troszeczkę doświadczenia. Ja go tak dodałem tyle, może nie za dużo, ale ja wolę, jak maści są takie bardziej przyjazne do użytku. O, może jeszcze kawałeczki ze dwa. Tak, myślę, że wystarczy. I to wszystko umieszczamy w kąpieli wodnej. Czyli tutaj jest kociołek, w którym woda już się też dobrze zagotowała. Wstawiamy całość naszej szklaneczki do tego kociołka i pozwalamy, żeby to wszystko sobie chodziło właśnie na ogieńku i się podgrzewało. I to nam oczywiście chwilkę zajmie. Możemy spokojnie odłożyć całość na bok. Musi się rozpuścić. Niech sobie chodzi, niech sobie działa. W tym czasie możemy sobie przygotować zioła, których użyjemy. Tak więc bierzemy niewielki rondelek, taki sobie malutki do robienia właśnie olejków i przygotowujemy zioła. A zioła przygotowujemy następujące. Po pierwsze bierzemy jedną część bylicy. Bylica ułatwia podróże między światami, a także ochrania nas w ich trakcie. Ułatwia kontakty z duchami i zwiększa nasze moce psychiczne. Na tej bylicy, no sobie tak powiedzmy, dodajemy jedną część. Nie będzie już, to będzie tyle. Następnie dodajemy jedną część jaśminu.
Jaśmin wygląda tak. Ponieważ jaśmin, który wykorzystywany jest również w magii miłosnej, tutaj wykorzystuję go trochę w innym zakresie. Jaśmin przede wszystkim harmonizuje astral, uspokaja zmarłych i zapewnia nam opiekę tych zmarłych, zwłaszcza zmarłych, którzy są nam bliscy. Więc tego jaśminu tutaj też mniej więcej dodajemy jedną część. Ja go kruszę w palcach, bo wiadomo, że jak jest skruszony, to będzie nam łatwiej go wyekstrahować. Więc dodajemy sobie jedną część jaśminu. Ja myślę, że to będzie mniej więcej tyle. A może jeszcze. O tak. Super. I na koniec dodajemy sobie troszeczkę kamfory. I tej kamfory najlepiej jest odrobineczkę rozpuścić sobie w spirytusie. Więc dodajemy jej troszkę. Nie za dużo. I dodajemy do tego odrobinkę. Naprawdę odrobinkę. I tak nam prawdopodobnie wywietrzeje. Spirytus się nie łączy nijak dobrze z olejami, ale nam wywietrzeje z mieszaniny. Po prostu pozwolimy mu na to. I rozpuszczamy kamforę w spirytusie. Ona się dość dobrze w alkoholach rozpuszcza. Kamfora otwiera duchowe ścieżki, oddala wrogie duchy. Duchy, które lubią robić problemy, są przez kamforę usuwane. Natomiast bardzo kamfory lubią właśnie przyjazne nam duchy, bardzo ją lubią duchy przodków. Więc tak, dodajemy tutaj kamfory, bo właśnie taki efekt chcemy osiągnąć. W tym czasie w naszej kąpieli wodnej całkowicie się rozpuściły tłuszcze. Jak to teraz wygląda? Widzicie, wszystko się ładnie rozpuściło, połączyło. Gęsi smalec z czyszczonym woskiem. I tak powstałą mieszaneczkę wlewamy na nasze zioła. Tak jest, zalewamy, nie musiało. I teraz sobie wymienimy garnuszki. Zostawiamy ten, już nam nie jest potrzebny. Natomiast tutaj będziemy podgrzewali całość razem z ziołami. No to nam troszeczkę zaczyna już właśnie gęstnieć, jak tylko stygnie. Czyli gęstość, myślę, jest dość dobra. Pamiętajcie, że to jest bardzo delikatna, bardzo ostrożna robota. To znaczy, nie możecie pozwolić, żeby to się zasmażyło. Musicie to podgrzewać bardzo delikatnie. I tak naprawdę podgrzewa się to długo. O, słyszycie, jak już zaczyna syczeć, jak zaczyna szumieć, to znaczy, że już wystarczy, tak? Odkładamy to na bok. Tak naprawdę to się robi dość długo. Bo ja taką ekstrakcję to robię tak około 40 minut. Potem często jeszcze owijam to w jakąś szmatkę sobie i pozwalam temu w cieple sobie jeszcze gdzieś tak chodzić z godzinkę. Ale tak pół godziny, przynajmniej 30 minut należy to podgrzewać i pozwolić, żeby olej nam wyekstrahował tutaj te zioła. Oj, znowu troszkę zaczyna syczeć, więc zostawiamy. To ma być tak naprawdę ciepłe, to nie ma być gorące. Nie chcemy tych roślin zesmażyć. I sobie powolutku nim mieszamy. I w trakcie tego wszystkiego oczywiście bardzo dobrze jest zmówić sobie jakąś modlitwę albo zaklęcie, które na przykład może się odnosić do przodków, poprosić ich o to, aby błogosławili tę mieszankę, poprosić ich o to, żeby wsparli nas w pracy. Ten dziwny i upiorny dźwięk, który słyszycie w tle, to nie są moi przodkowie, to mój kot. To znów mój kot. No dobrze, myślę, że wystarczy. Trochę to trwało.
I ręka mi już trochę boli odmieszana. Jak widzicie, całość jest płynna i póki będzie płynna, musimy ją przez siteczko przefiltrować. W tym celu są nam potrzebne dwie rzeczy. Po pierwsze oczywiście słoiczek, do którego naszą miksturę schowamy. Ten słoiczek jest oczyszczony, ja go tylko tak symbolicznie na szybko oczyszczę. Oczyszczony słoiczek, tak, żeby wykazać, że w istocie musi to być oczyszczony słoiczek. Tak. I siteczko. I przelewamy całość sobie do tego słoiczka, a żeby moc naszej mieszanki była większa, dobrze jest nim także na samym dnie umieścić na przykład taki drobiazg. No to jest kamień z grobu jednego z moich przodków. Więc na przykład jeżeli macie tego rodzaju kamyk z grobu jakiegoś z waszych przodków lub jakiś ważny przedmiot związany z przodkami, możecie go umieścić na dole. Jeśli nie macie, to możecie tam umieścić kawałek serpentynitu. Przelewamy naszą maść tutaj do słoiczka. Ładnie całość ostrożnie przelewamy. Czasem ręki mi brakuje. Trzeciej. Może kiedyś moc moja będzie tak wielka, że sobie wyhoduję. Ale na razie nie mam. No i naciskamy sobie materiał roślinny, tak żeby niczego nie zmarnować. I musicie się troszeczkę spieszyć przy tym, bo to nie może nam zastygnąć, tak? A nie dodaliśmy jeszcze olejków. Więc jak już wszystko mamy tutaj, a jeszcze nie zastygło, to szybciutko, szybciutko dodajemy olejku. I tak, dodajemy 13 kropli cyprysa. Nie, dodajemy 7, bo 13 to było na cały słoiczek. Mamy pół, więc dodajemy 7 kropli cyprysu, który koi żal, smutek zmarłych i pozwala także spojrzeć za zasłonę śmierci. I dodajemy trochę miry. Ja ją muszę odkorkować, bo ona bardzo, bardzo powoli kapie i po prostu nie mamy tyle czasu. I również miry dodajemy na tą ilość 7 kropli, ale ja tak, no widzicie, sami muszę dodać na oko, bo no, nie mam innego wyjścia. Tak. Mira otwiera duchowo, zapewnia nam ochronę w świecie zmarłych, również uspokaja właśnie astral wokół nas, zapewnia nam to też trochę, że będziemy przez zmarłych traktowani jak zmarli. I na koniec dodajemy olibanum, czyli kadzidłowce, także dodajemy 7 kropli. To jest dość trudne. Całość należy delikatnie rozmieszać, póki jeszcze nie zastygła. Już tak od dołu zaczyna zastygać. Olibanum. Co robi olibanum? Olibanum zapewnia nam ochronę na wysokim duchowym poziomie. Zapewnia nam właśnie to, że nic nam się nie stanie. Zapewnia nam również światło w mroku, no jeżeli chcemy się zapuścić do świata zmarłych i mieć z nimi lepszy kontakt, no to wiadomo, że jest tam dużo ciemności, a my jednak chcemy widzieć, co się dzieje. Więc również chroni naszą aurę przed wszelkimi atakami, przed wszelkimi zranieniami i wzmacnia stany medytacyjne, co również nam się może przydać i odmienia stany świadomości. I tak właśnie tutaj wygląda nasza mieszanka. Ona powoli, jak widzicie, zaczyna już gęstnieć. Tam, gdzie zgęstniała, to zaczyna mieć właśnie taką konsystencję kremu. To jest jeszcze ciepłe, to jeszcze będzie trochę bardziej stałe. I to właśnie w przyszłości możecie użyć, aby wmasować w ciało przed jakąś istotną pracą związaną ze zmarłymi. Jak mówiłem, ta mieszanka zarówno podnosi wasze moce duchowe, zwiększy wasz kontakt, poprawi wasz kontakt, sprawi, że zmarli będą dobrze do was nastawieni, jak i przede wszystkim was ochroni przed wszelkimi niebezpieczeństwami, które mogą być związane z pracą ze zmarłymi. Bo no, praca ta nie zawsze jest bezpieczna, tak? Ze zmarłymi, tak jak żywymi ludźmi. Czasami natrafi się na kogoś, kto lubi robić problemy, a tego nie chcemy. Więc ta maść ma was przed tym zabezpieczyć. Dobrze, ja właściwie na dzisiaj skończyłem. Nasza maść no, coraz bardziej się będzie powolutku ścinać. Dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie o tym koniecznie, żeby dać łapkę w górę.
Mam nadzieję, że te jesienne odcinki inspirują Was w kierunku właśnie kontaktu z przodkami, kontaktu ze zmarłymi, w kierunku otwarcia duchowego na tego typu sprawy. I oczywiście mam również nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, teraz to uczynią, ponieważ będzie się na nim pojawiało coraz więcej ciekawych mikstur, coraz więcej ciekawych mieszanek, coraz więcej ciekawych informacji, które mogą wzbogacić i polepszyć Waszą praktykę magiczną, jak i Wasze życie. Ja na dzisiaj dziękuję i do następnego zaklęcia.